I moi drodzy, prawdziwy telefon, prawdziwy telefon, 408 roku, prawdziwy schron, prawdziwy strój. Można sobie wyobrazić, że w ten sposób ludzie tutaj wiele lat temu przebywali. Jesteśmy w prawdziwym schronie, wojennym schronie 1401 roku, szczecińskim schronie. Ludzie tutaj nawet przebywali 2 tygodnie non-stop, czekając na jakieś ruchy życiowe, a więc ewakuacja, wyjazd ze Szczecina lub pozostanie w tym miejscu. A jeszcze kiedy się coś dzieje, a więc kiedy nie wiesz, co się nad tobą wyrabia. To dźwięki przypominające, jak mogą być w rzeczywistości. A więc słyszymy bombardowanie, słyszymy alarm. W tym czasie wszyscy musieli tutaj znajdować się już w środku. Ale to tak pobudza wyobraźnię, tak podbudowuje całą opowieść i to miejsce.